Dzisiaj ranking, bo dawno nikogo nie wkurzył. Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. W ramach wstępu opowiem wam, dlaczego taki ranking, a nie inny, bo to jest ciekawa historia, przynajmniej dla mnie. Więc jak kogoś to nie interesuje, to może sobie przewinąć. Wrzuciłam ostatnio na mój kanał ankietę, czy chcielibyście, żebym oceniła cały soundtrack Wiedźmina, może nawet mniej niż 15 minut. I moja nieświadoma jeszcze osoba pomyślała, okej, da się zrobić. Tak więc do mojej pudełkowej wersji gry, którą kupiłam na premierę, jest dołączona płyta z oficjalnym soundtrackiem, na której znajduje się 30 utworów. Po pierwsze, w jakim komputerze jest teraz napęd na płyty? No, na pewno nie w moim, więc mogę sobie włożyć tą płytę do pudełka, razem z resztą kolekcji moich gier. Nie poddajemy się, znalazłam na YouTubie na kanale Classical Music, wiem, jesteśmy na dobrej stronie YouTuba, składankę z wiedźminową muzyką, która okazało się trwa 3,5 godziny, razem z muzyką z dodatku, więc... Po nagraniu części tego odcinka dałam sobie spokój, bo ten odcinek trwałby chyba z godzinę, ale jak chcecie, to może w przyszłości opowiem wam o moich wybranych muzycznych faworytach, bez tego całego rankingu, bardziej coś w stylu szansy na sukces i tych sznurków, za które ciągnął man. No wiesz co? A tymczasem przed nami około 80 postaci z glosariusza, w tym odcinku tylko z podstawki, bo i tak dużo ich, dodatki zrobimy kiedy indziej. Oczywiście jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. Jesteśmy już na mojej liście, do ocenienia mamy 81 postaci. Jak zwykle wymyśliłam mój własny system oceniania. Na samej górze mamy ulubione, nie wiem z czego to jest tekst, nie wiem kto tego tekstu używał, nie pamiętam, ale jakoś tak zostało mi w głowie, tak więc zostaje ulubione. Trochę niżej logiczne, że będzie mniej ulubione. Na trzecim miejscu mamy dziękuję, że jesteście. To jest taki trochę grzeczniejszy sposób, żeby powiedzieć, że to są takie średniaki. Potem mamy chędoszcie się, to chyba nie trzeba wyjaśniać i na samym dole nie interesuje mnie wasz los. Po prostu postacie, które są mi obojętne. Aha, no i jeszcze muszę powiedzieć, że ja nie żałuję, że jakaś postać znalazła się w grze, pomimo tego, że umieszczę ją, powiedzmy, na samym dole, bo każdy jest ważny w tej grze i to zależy od tego po prostu, czy polubiłam ich charakter. Wiadomo, nie da się wszystkich lubić. O, widzę, że tutaj Udarlek chce się wyróżniać. Hej! O, zaczniemy od najważniejszego, czyli Geralt z Rivii, któremu trochę ucięło głowę. I on oczywiście ląduje do nie interesuje mnie wasz los. Bitch, where? Nie, żartuję. Zaraz obok niego postawimy Triss, bo jest to moja druga ulubiona postać w uniwersum Wiedźmina. Aha, i te postacie to nie to, że tam sobie coś wymyśliłam, tylko one wszystkie znajdują się w glosariuszu. Po prostu ściągnęłam to, więc jak kogoś tutaj nie ma na tej liście, to po prostu nie było go u mnie w glosariuszu. Anna Stenger, albo babcia, bo ona ma dwa różne wpisy w glosariuszu, o dziwo. W sumie ma to sens, bo jak została służącą wiedźm, to całkowicie się zmieniła. Zapomniała o swoim poprzednim życiu i stała się inną osobą, więc w tym rankingu potraktujemy ją jako jedną osobę i dam ją na środek. Lubię ją. Emhyr Faramrais. Chędoszcie się, nie lubię go. Znaczy się, jako czarny charakter, jako postać sama w sobie jest super, ale jeżeli miałabym patrzeć na to, czy go polubiłam, czy nie, to oczywiście nie. Tak samo Birna Bran, to chyba nie muszę wyjaśniać. Podstępna super. Felicia Cori, czyli uczennica Filipy Eilhart. Występowała także w Wiedźminie 2 i w Wiedźminie 3 widzimy już ją tylko, gdy umiera na stosie w Nowigradzie. Na samym początku, może nie, może kojarzycie, może nie. I szczerze to jej los nie bardzo mnie interesuje, więc Tasak, zwany też Carlosem, tak, on tak ma na imię, nic do niego nie mam, wydaje się w porządku, prawdziwy gangster. Oj, Radowidzie, bardzo dobrze wiesz, gdzie wylądujesz. A propos Radowida. Radowid to stara kurwa. Lubię go, przedstawiciel środowiska LGBT w Wiedźminie 3, nie da się ukryć, do tego jaki mądry, co to jest? Serio, nie wiem, co to jest, zapomniałam. A, to jest obłąkaniec Zundwig, uznany za zmarłego wódz klanu Tordaroch. On mi trochę przypomina tą postać graną przez Toma Hanksa w filmie Castaway, chyba tak się nazywało. Sam obłąkany miał przyjaciół o imieniu Wilmar, Wilfred i Wilhelm, a w filmie był Wilson, tak więc nie wiem, no sami powiecie, trochę go przypomina. Szkoda, że nie dało mu się pomóc i w ogóle jest taka trochę nierozwiązana sprawa na tym Undwig, bo on nas prosi, żeby mu przynieść jakieś tam gwoździe i inne rzeczy i gdy mu to przynosimy, to nie można już z nim porozmawiać albo wcale go nie ma, więc nie wiem, czy to zostało przeoczone przez twórców, ale szkoda mi go, był nawet fajny. Jaskier, Jaskier. Ostatnio na nowo zaczęłam czytać książki pana Sapkowskiego. Zaczęłam oczywiście od Ostatniego życzenia. I w książkach Jaskier jest chyba jeszcze bardziej denerwujący niż w grze. Mimo wszystko, no,
oczywiście musi być na samej górze jedna z moich ulubionych postaci. Nawet w serialu był fajnie zrobiony. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. A Wallach. Nie za bardzo go polubiłam, ma taki bardzo specyficzny sposób bycia, ale pomógł Ciri, więc dziękuję za to, dlatego wyląduję na trzecim miejscu. Trollbart. Już poruszałam w jednym z moich odcinków temat jego bytowania w piwnicy Dijkstry, który wyraźnie zaniedbuje go. Pozwolę sobie puścić fragment z tego filmu. Jest zimno. Ach, przestań, Trini. Mniej myśli, a mniej smutny. Zerikaj. Bart pilnował garbate konie. Zimno. Jest. Zygi dobry. Bart bardzo przykro. Cała torfona. Wszystko przez Barta. Nie da się nie lubić tej pociesznej mortki. Teraz tak, to jest Karantir, to jest Imlerid, a to jest Eredin. Miejmy już ich z głowy. Wiadomo. To jest chyba Folan? I szczerze, pomimo tego, że pomagał nam w bitwie o Kermoren, to... Fugas. Z jakiegoś powodu został umieszczony w glosariuszu, przeczytam wam fragment. Diabeł Fugas pełnił na Łysiej Górze wielce odpowiedzialną funkcję Wikidaiły. W niczym nie przypominał on Tork, a pewnie, irytującego, choć nieszkodliwego Sylvana spotkanego przeze mnie i Geralta wiele, wiele lat wcześniej. To właśnie znajduje się w opowiadaniu Ostatnie Życzenie. Swymi rozmiarami Fugas przywodził na myśl raczej średnio trolek, którym dorównywał także całkowitym brakiem subtelności. To jest taka postać, którą się tylko zabija, więc już wolę tego Sylvana z Velen, który przypomina, dobrze wiecie kogo, przynajmniej według internautów. Cerys i Hjalmar. Szkoda, że było ich tak mało w grze, bo to są bardzo fajne postacie. Tak samo ich tata. Wiem, że wszyscy czekają na Yennefer z Wengerbergu. I pewnie każdy dałby ją na samą górę, ale ja ją dam na drugie miejsce. Wiem, zaraz się zacznie gówno burza w komentarzach. Ale nie zrozumcie mnie źle, ona jest super i w ogóle. Ale ona mnie czasami tak strasznie denerwuje, że... Nieważne, przejdźmy dalej. To... Nie wiem. To jest ta zmora, jeżeli ktoś by nie widział. Zmora z krzywuchowych moczarów. Matka pań lasu. Lambert, Lambert, ty przyjacielu. Czekaj, jak to się czyta? Ubrun. Ubrun. Wszystko już wiem. Król Olch, władca odległej krainy Tirnalia, zabity przez otruty przez Eredina. Arnwald, służący i zdrajca Skeltrolde. Nie lubimy takich. Otryk, syn Donara, który zmarł podczas masakry w Kertrolde. Vorhis. Nie wiem, mam takie mieszane uczucia do ludzi z Nilfgaardu. Nie wiem, czy wiecie, ale on najprawdopodobniej został mężem Ciri, jak ona została cesarzową. Taka mała ciekawostka. Uma, mały, pocieszny stworek, który na pewno zasługuje na drugie miejsce. No przecież on nikomu niczym nie zawinił. Król Bran. Nie wiem, wszystkie te postacie, które pojawiły się w grze tylko po to, żeby zaraz zginąć, no... Ciężko jest o nich cokolwiek powiedzieć. Ja nie mówię, że one są złe, tylko... Wiecie jak jest? Fringilla, Viggo. Dziękuję za pomoc w walce z Dzikim Gonem. Tak samo Margarita. Kay Remec akurat bardzo lubię. Może była podstępna i oszukiwała, ale to nie tylko ona jedyna. Chyba każda żyjąca czarodziejka zrobiła Geralta, chociaż raz Bambuko. Więc super postać. I brawa za... wybór Lamberta. Eskel ląduje zaraz koło Lamberta. Chyba mój drugi ulubiony Wiedźmin. Chciałabym więcej się trochę o nim dowiedzieć. Być może, jak już wspominałam w jednym z moich filmów, pojawi się w Wiedźminie 4. Myślę, że to by było fajne. Skurwiel Junior, jak sama nazwa wskazuje, niech się chędoży. Tym bardziej za te wszystkie morderstwa, jakie popełnił na kobietach z Nowigradu. W ogóle za wszystko. Chędosz się, Skurwiel Junior. Tak samo niech się chędoży ta żyła Janusz, Wime, Vivaldi, panie Areczku i takie tam. Wes, harda kobieta. Oczywiście jej nie może zabraknąć na górze. Priscilla, bardzo ją lubię. Myślę, że może mieć dobry wpływ na Jaskra i niech może sobie nawet koło niego przycupnie. Tamara. Może i fajna, ale za to, że wstąpiła do łowców czarownic, to jednak nie. Lista osób do wyhandorzenia nam się zapełnia. Dobrze. Corin Tilly, bardzo pozytywna postać. Szkoda, że było jej tak mało w Wiedźminie 3 i bardzo się cieszę, że zajęła się bożątkiem Sarą, jeśli nie wygoniliśmy jej z domu. Dziękuję. Dijkstra. Nie wiem, co mam z niej zrobić. Gdyby nie to, że zdradził Rosza i Talara, to pewnie wylądowałby trochę wyżej, ale przykro mi bardzo.
Tak się nie robi. To jest ten gościu, który zajmował się Tamarą, jak wstąpiła do Łowców Czarownic. Widzicie, nawet nie wiem, jak on się nazywa, więc logicznie, że wyląduje na samym dole. Udarlek, ciekawa postać na pewno. Lubię go. Ach, ale denerwuje mi ta miniaturka. Baronowa Lavalette. Szczerze, Filipa Eilhart. Wiecie co, dam ją na moje drugie ulubione postacie, a Keirę w sumie dam wyżej, bo jakoś tak bardzo ją lubię. Oczywiście Wesemira. Ktoś miał jakieś wątpliwości w ogóle? Skial, o, spoczywaj w pokoju, kochany. Niech cię już nikt nie wybudza z zaświatów. Dość się wycierpiałeś. Hubert Ray, koroner nowigradzki, a może raczej seryjny morderca, który zabijał na tle rasowym i religijnym. Straszny skurk. Ta pierwsza postać to jest Annabel z Mysiej Wieży. To chyba zależy od tego, czy oceniamy już jej ducha po śmierci, który nie mógł zaznać spokoju, bo zamieniła się ona w morową dziewicę, czy ją jako osobę za życia, bo o niej za życia wiemy tylko tyle, co było nam opowiedziane w trakcie tej misji, więc... Przerat, jej ojciec. Może przybliżę wam tą postać z glosariusza. Na wieść o zbliżających się wojskach Nilfgaardzkich wielu rycerzy, baronów i szlachetnie urodzonych, zamiast myśleć o obronie ojczyzny, rzuciło się do ucieczki. Zostawili rodowe siedziby na pastwę najeźdźcy. Tak było i w przypadku dziedzica Wszerada, naczelnego waleńskiego możnowładcy, który porzucił brońce i wraz z rodziną schronił się w wieży na wyspie Kumnicy. Mało tego, nie czuły na ludzką krzywdę, kazał otruć chłopów, którzy przybyli do niego z prośbą o żywność. Tak więc, Hjord, czyli uczony ze Skellige, nie bardzo mnie on interesuje, jak mam być szczera. Zoltan, dołącz do przyjaciół. Ciri, tak samo. Guślarz, oczywiście drugie miejsce, jedna z najważniejszych postaci. Nie, no żartuję, ale bardzo ważna. O, jak widać, włożyłam Annę Stenger alias babcie dwa razy. Tak jak mówiłam, były dwie postacie, więc no niech sobie będą tu we dwie. Dudu. Oczywiście jest to przyjaciel Geralta, więc nie sposób go nie lubić. Irina Renard, aktorka. Fajna nawet ta misja była z kabaretem. Już zostało nam tylko parę postaci, więc... Jedna z najgorszych ment, jakie kiedykolwiek widziałam, czyli Menge. Oczywiście wyląduje na miejscu, na które zasługuje. Tak samo wszystkie te wiedźmy z krzywuchowych moczarów. O, proszę bardzo. Donar, jeden z jarlów, chyba najspokojniejszy z nich wszystkich. Właśnie zauważyłam, że mi się nie nagrywało, a już przedzieliłam parę postaci. Zrobiliśmy Rosha. Gdyby był Jorvet, to też by tu wylądował. Zrobiliśmy... Jak on się nazywał? Zrobiliśmy Holgera, czarną rękę, ciekawa postać. I zrobiliśmy jego syna Halbjorna, no cóż, który też ginie od razu na uczcie. Wyglądał na samym dole, bo nic o nim za bardzo nie wiemy. I ten rybak od Annabel Graham, który może sobie koło niej zostać. I chyba nikogo więcej już nie dałam. A, Talar jeszcze był. Tutaj mamy tego szpiega Hendrika. Też, niech mu ziemia lekką będzie. Von Graz. Jak go widzę, to od razu słyszę jego głos. Nie wiem czemu. Przepraszam was, mój pies cały czas chodzi po panelach, no ale może to słychać na mikrofonie. Słyszysz? Słychać cię. Idź się połóż. Svanrige, szczerze to on się przez większość gry w ogóle nie odezwał. Raz coś tam powiedział swojej matce, raz coś powiedział wysłannikowi Nilfgaardu, więc jego postać nie bardzo mnie interesuje. Chapelle, tak to się czyta? Jak nie wiecie, kim on był, to był to namiestnik do spraw bezpieczeństwa, przełożony nowigradzkich tajnych służb, jedna z ważniejszych osobistości w Nowigradzie. W Wiedźminie 3 okazuje się, że prawdziwy Chapelle już nie żyje od dawna, a na jego miejsce wskoczył Doppler, którego wykryto, no i został spalony na stosie. I możemy go zobaczyć płonącego zaraz obok Felicji, gdy pierwszy raz udajemy się na rynek. Król żebraków, chyba już mówiłam, że z całej wielkiej czwórki lubię go najbardziej, ląduje na trzecim miejscu. Leto z Gulety, trochę skurcz, trochę fajny gość, tak pół na pół. Już zbliżamy się ku końcowi, na szczęście. Kto to jest? Jezus Maria. Nie wiem, co ja tutaj za ludzi pododawałam. A, to jest Lugos Siny, syn Lugosa Szalonego. No, fajna z nim misja jest w tych jaskiniach. Okej, okay. I jego tata to jest postać, której chyba nie da się zapomnieć. Tak z ciekawości, czemu wołają na ciebie Szalony? Dlatego. Dobra, niech już ma, niech będzie trochę wyżej nawet. Krwawy baron, ja wiem, że on zrobił dużo złego swojej żonie i w ogóle ludziom naokoło, ale to jest tak rozpoznawalna postać z Wiedźmina 3, że zasługuje na to, żeby być na samej górze.
tak samo Janek, Uwe Milczek, Wigi Pomyleniec, nie wiem, niech sobie jest. Myszowór, to jest chyba też jedna z moich ulubionych postaci i dałabym go na samą górę. Bardzo mądry człowiek. Girls, wkupił się w łaski, pomagając Geraltowi i drużynie, więc... Dziękujemy. I na samym końcu mamy Shiela Tancarville, która pojawiła się w moich ostatnich ciekawostkach. Wiedźminie 2, nielubiana. Wiedźminie 3, nie wiem, smutna scena po prostu z nią była. Nie mogę udawać, że mnie nie interesuje ona, więc nie mogę też powiedzieć, żeby się... A dobra, niech jest. I tak wygląda mój ranking. Oczywiście link do niego będziecie mieli w opisie jak zwykle. Jeżeli macie ochotę, to możecie wysłać mi swój własny ranking na Instagramie albo na Facebooku, albo po prostu napisać w komentarzu, co myślicie. Zanim weźmiecie się do komentowania, to przypominam, że to jest moja opinia i te wszystkie postacie bardzo dobrze znalazły się w Wiedźminie 3, bo każdy ma swoje miejsce w tej grze i każdy pełni inną funkcję. Nie wiem, żebyście nie pomylili tego. A zresztą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!